Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z mojej mapki, czyli Pixelmon Cobble and Stone. Oczywiście dziękuję za oglądanie, przypominam, że odcinki są co piątek oraz co niedzielę o godzinie 13, jeżeli chodzi o tę serię. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich materiałów, ma playlistę. I oczywiście przed obejrzeniem tego materiału zapoznaj się z ofertą dotyczącą bycia wspierającym, gdyż każdy wspierający potrafi jeździć na Jolteonie lepiej niż... Magical robi przyjadę na butle od Vanisha. Przejdźmy dalej, słuchajcie. Przejdźmy dalej. Ja sobie tutaj pozwolę podjechać. Znaczy doskoczyć w sumie. Kurwa, ale jestem... Nie, w sumie wiecie co? Najpierw spróbuję sobie... tego trenera pierdyknąć. Może się uda. Najpierw tego trenera sobie pierdyknę. Zobaczymy, czy się uda. Jak się nie uda, to będziemy potem kombinować. Bo nie ukryłem, że fajnie by było, gdyby się udało. Thunder... O, dobra. Baby doll... A, tak. Kurde, zwiększył mu jeszcze atak. Czekaj, nie. Jeszcze raz. Poke heal. Sand attack. O, właśnie. To będzie dobre. Acrus i decreased. Dobra, on tam trafił, ale może teraz nie trafi. A, nie trafił. Dobrze. Trafił. Zostawił dwa... Kurde. Dobra, dobra. Protect. Power up puncha chciał. Dobra, fire. No niestety tutaj już nie siadło. Ty chamie, czekaj. No nie, no nie mogę. Jeszcze raz. To jest dobry pomysł. Żeby tym sand atakiem tutaj romnąć. On potem tego ice puncha, wiadomo o co chodzi. Aqua tail. Wow, siad na hita. Dobra, teraz Hitmonlee. Który no niestety jest szybszy, ale już... Kurwa, on jeszcze high jump kicka ma i pierdolną mnie. Dobra, nie. Żeby go pokonać, to naprawdę trzeba tutaj się postarać. Dobra, słuchajcie, jedziemy do kolejnego miasta. Kolejnym miastem będzie Power City. To jest nasze miasto, słuchajcie, kolejne, którego właśnie będziemy... do którego będziemy zmierzali. I cóż mamy w Power City? W Power City mamy przede wszystkim trzecią odznakę do zdobycia. I oczywiście, jeżeli chodzi o Pokemona, którym zdobędziemy tą trzecią odznakę, to jest to... to jest to oczywiście Wartortle. On sobie da tam radę doskonale, wręcz powiem. Ale mamy tutaj oczywiście też i Questiora. Jak w ogóle to jest z questami? A, sztuki walki, dobra, i tylko tyle mam. Tutaj mamy, słuchajcie, questa. Uwaga, Magnus. Hej, masz chwilę, co potrzeba? Mam mnóstwo roboty, zaczyna brakować materiału do wykończenia zbroi pod dom. Czy dasz radę załatwić mi troszeczkę z żelaza i aluminium? Kiedyś już pomogłem biednemu budowlańcowi, z chęcią pomogę i tutaj. Dziękuję, przynieś mi proszę 15 iron ingot oraz 10 ty... przepraszam. Bo ja chyba to zmieniłem. Tak, zmieniłem, tylko zapomniałem dialogu zmienić. Także tu się rąbłem. Ale mamy, słuchajcie, zadanie, które się nazywa... Rzuć szkołę, weź kredyt. Magnus Power City chce wykończyć dom, lecz zabrakło materiału. Potrzebuje sztabek żelaza oraz aluminium. Już widzę, jak ten dom stoi na aluminiowych zbrojeniach. Z tego, co pamiętam, to w opuszczonej kopalni, która była po drodze do tego miasta, kryje się sporo magnemajtu. Może tam znajdę potrzebne przedmioty. I tym też się dzisiaj zajmiemy. To jest też jedna z rzeczy, którą zrobimy. Dwa przedmioty są tutaj do znalezienia. Pierwszy przedmiot jest w tym miejscu. Tu jest w ogóle easter egg. Nie wiem, czy ktoś będzie wiedział, o co chodzi. Później mam... Albo zaraz wam wytłumaczę. Najpierw przedmiot, który się nazywa Macho Brace i to jest bardzo dobry przedmiot, ponieważ on pozwala mi na zdobywanie dwa razy większej ilości EV-ek. No co prawda kosztem trochę speeda na Pokemonie, ale... ale pozwala. Polecimy sobie, słuchajcie, najpierw do marketu, bo ja muszę sobie poodkładać trochę tych rzeczy, bo ja mam tego mnóstwo, bym powiedział wręcz. Tak, idziemy tutaj. I teraz tak. Tab 2. Matshota odkładam, Electroweba odkładam, to odkładam. Tutaj z Helditemów magnet odkładam. Tu teraz. Zboże, powiedzmy, że tutaj. Nasionka tutaj, piórka oczywiście do piórków, raw chicken do raw chickena, skóra do skóry, patyk do patyka, tutaj nitki, tutaj kobłeb, buraczek. Tutaj są oczywiście części do bola, blaze powder. Sztabki sobie zostawiam. Flint, piasek, gold nugget. No i na razie to by było na tyle. To teraz, słuchajcie, szybko ogarniemy sobie jeszcze jeden item. Drugi item znajduje się tutaj na moście.
W sensie na, przy tym, przy fontannie. Jest tutaj, o, proszę bardzo. I jest to Black Glasses. Black Glasses jest przedmiotem, który zwiększa właśnie siłę ataków typu ciemność o 20%. Także pod takiego bajcika będzie akuratnie. Poke Heal oczywiście wlatuje. No i słuchajcie, lecimy na lecimy po odznakę. Tutaj nie będzie żadnych problemów, mi się wydaje, bo ja jestem zbyt potężny. Aqua Tail, cyk, oczywiście. O, proszę bardzo, już mnie rzucił dalej. Niekoniecznie w kierunku, w którym chciałem, no ale jak już dał, to tak... Czasami tak się zdarza im popchnąć. Tutaj bajcik wjeżdża, 32 poziom. To już jest spory poziom. No i teraz bym musiał... O, tylko tutaj już nie wrócę. Tędy. Bo jest jeszcze jeden ziomek, którym trzeba będzie zawalczyć. Także trzeba by najpierw go znaleźć. O kurde, ażbym zrobił. O, tutaj. Dobrze. Tutaj. Tu. O, jest, super. Cyk. Pięknie. I teraz, które będzie prowadziło do lidera? Tamto wyprowadza od lidera. Także coś tutaj bardziej. Okej. Okay. No i super. Jesteśmy przy liderze, słuchajcie. Poke Heal. Kolejna odznaka. Raczej jest już, bym powiedział, że w drodze. I to tak mocno, mocno w drodze. Oj, to i Shockwave użył. Okej, Voltorb teraz wjeżdża, który no też pada. No i Pikachu też pada. 15 oczywiście, 15 oczywiście wleciało diamentowych monet. Thunder Badge i diament ten. I Thunderbolt, o. Dokładnie, to jest to, co chciałem powiedzieć. Okej, okay. W takim razie ja poproszę tutaj szybciutki transport do marketu, bo będę musiał szybko odłożyć kilka rzeczy, które tutaj zdobyłem. Hop, hop, hop. Dobra, udało się. Cyk, jesteśmy. Haj, cóż by tu odłożyć? Na pewno ten. Odłożę Potiony, Antidota. No dobra, może nie, ale tak. Macho Brace'a bym sobie zostawił. Cubaski w sumie też odłożę. Twice Glasses. Nie wiem za bardzo, gdzie tego trzymać. Black Glasses też nie. Odznakę zaraz odłożę do odznaki. Tutaj atak oczywiście Thunderbolt niech będzie. No ja będę musiał więcej Cubasków poszukać zdecydowanie, bo na razie jest trochę lipa z tymi Cubaskami. I trochę mi się kończy miejsce. Ale jest jeszcze jedno miejsce, w którym mogę zobaczyć, czy są kiełbaski i już je właśnie wypatruję i widzę, że są. Bo tu są gryle. Raz, dwa, trzy, cztery. Elegancko. Tutaj też widzę, że są gryle, także szybko zabieramy. I lecimy z tymi kiełbasami. A nie, czekaj, bo jeszcze tutaj muszę najpierw do centrum Pokémon podlecieć, bo tutaj mam jeszcze kilka rzeczy. Tak, i idziemy do Ender Chesta i tak. Ja bym chciał odłożyć na pewno Thunder Badge i chciałbym odłożyć jeszcze to i chciałem odłożyć to i to i w sumie to też odłożę, no bo to mi niepotrzebne i to też w sumie i tyle, o, dobra. Mam 61 pieniądzów już. Z tego co widzę. To teraz tak. Poproszę pieniądze. Bo oczywiście trzeba, przepraszam. Trzeba sobie wymienić. I... Trzeba by upgrade'nąć. Poproszę kiełbaski. Dziękuję. Mamy już tutaj ulepszony na drugi poziom. Bardzo mnie to cieszy, że jest tak właśnie już ulepszony dosyć mocno. Ja sobie pozwolę tutaj poprzekładać jeszcze te rzeczy. Może w taki sposób bardziej. A tu już wszędzie będą tjemy, a na górze będą te właśnie... Potem sobie poprzekładam, poza tym to też tam żaden problem. Dobra, to słuchajcie, to w takim razie biorę tego Jolteona. Pobiegnę sobie może najpierw, żeby wykonać questiora. Czekaj, a ty mogę przeskakiwać przez te? Mogę przez płotki przeskakiwać, super. Tu jest jeden ukryty item tylko. On jest w miejscu... Tutaj, o. I to jest Grassy Terrain. Okej. Okay. Bite oczywiście. 20 levele. O, tutaj będzie... Oj, tutaj będzie pięknie się ekspiło. Tylko ja najpierw chcę pouciekać z tych walk. Ale tutaj Jolteonek. Dobra, gin.
Joltionek na takich do duo, to on tutaj. Thundershockiem. O, jajko nawet mam. Ja powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że można tak przeskakiwać na Pokemonie. Ale ogólnie to od razu chciałem wam powiedzieć, że na każdej ewolucji da się tak jeździć. Chyba, znaczy, chyba się da. Bo w sumie Thunder Wave, okej. Zamiast może tego Baby Doll Size. Bo na Vaporeonie się da. Na, mam nadzieję, że na właśnie w Flareonie też się da. No i na Jolteonie sami widzicie, że też się da. Tutaj są trenerzy. Pokehila najpierw sobie romnę. Tutaj tego Spirołka bym bardzo chętnie. Na Hiciora. Cyk. Tutaj mamy, o proszę, ale mi podszedł Poliwag i co jeszcze? I Horsea, elegancko, trzy monetki wpadły. A tutaj słuchajcie, przepraszam. Tutaj mamy Questiora. Tu jest quest powtarzalny. Chodź tutaj, musisz mi pomóc. Całym kierowniku narojuje się tych digletów w jaskini, że mieszkańcy miasta boją się o wiatraki. Skubańce mogą zacząć rozkopywać się dalej, a jak przetną okablowanie w tym mieście, to pozostaniemy bez prądu. Musisz nam pomóc. Oczywiście, jak mogę pomóc. Wspaniale, proszę, uspokój te ziemniaczane łby. I to jest dedigletyzacja, tak się nazywa ten właśnie quest. I on polega na tym, słuchajcie, że musimy zebrać 30 dyrta i 10 kors dyrta. I wtedy jak to nazbieramy, to mamy wykonane zadanko i możemy je co chwilę wykonywać. Tutaj mamy Dumproka. Jak dobrze pamiętacie, albo nie pamiętacie, to wam przypomnę, Dumprok jest pierwszym z trzech kamieni, który jest poszukiwany dla kolekcjonera kamieni. Także to jest miejsce, w którym możecie właśnie znaleźć ten kamień. Ja tutaj pozwolę sobie szybciutko podekspić, no bo Pidgeotto to tutaj będzie bardzo, bardzo dużo expa zdobywał. Nawet, o zobaczcie, Dugtrio jest. Bardzo dobrze, że jest Dugtrio. I tutaj w sumie jest jeden patent, co miałem go nie mówić, ale mogę powiedzieć, bo w sumie to i tak byście prędzej czy później na to wpadli. Niektórzy by wpadli, niektórzy by nie wpadli. To jest patent na zdobycie nielimitowanej, powiedzmy, ilości pokeboli. Jeżeli nie chcecie kupować pokeboli, to jest w sumie coś, co wyszło przypadkiem, ale moim zdaniem to jest bardzo dobrze zrobione, ponieważ pozwala też wam zaoszczędzić pieniądze na coś innego i nie będziecie mieli problemów z szukaniem hajsu na pokebole. Z Dugtrio lecą kamienie, które to kamienie można sobie przerobić na guziki. Z Voltorbów lecą części do pokebola. Wszystko umieszczacie w craftingu w swoim ekwipunku i w tym momencie macie nieskończoną tak naprawdę ilość pokeboli, tak? Ile będzie wam trzeba, tyle macie. Tu mamy kolejny item, czyli Dig. To jest właśnie TM, który tutaj można zdobyć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja bym sobie chciał tutaj podexpić troszeczkę mojego Pidgeotto, bo on tutaj zasługuje na przede wszystkim dużo expa. Nie mam przy sobie właśnie tego przedmiotu, kurde, jednego. Mianowicie nie mam tutaj przy sobie przedmiotu, który się nazywa Macho Brace. Muszę polecieć po ten przedmiot. Dlaczego muszę polecieć po ten przedmiot? Bo wtedy będę zdobywał dwa razy więcej EV-ek. No a wiadomo, że właśnie EV-ki zdobywa się w ten sposób. Czekaj, czy on był tutaj, czy nie był tutaj? Ten item. Nie, nie tutaj, on był w Pokémon Centrum. Dobra, to lecimy do Pokémon Centrum. Ja szybko zgarnę stamtąd właśnie tego Macho Brace'a i podtrenujemy sobie troszeczkę właśnie Pidgeotto. Bo Pidgeotto będzie potrzebował trochę właśnie treningu, żeby wbić przynajmniej, no wydaje mi się, że jak wbiję ten 30 level, to już będę miał Pokemona, który jest gotowy na właśnie na walkę z tamtym trenerem z tej nieoficjalnej sali. Pokehill oczywiście, wjeżdżamy. Ten item, który mam założony, spowoduje to, że ja będę wolniejszy w walkach. Oczywiście, jak chyba, że sobie użyję takiego quick attacka. Dobra, leży. Ja bym sobie chciał zmienić miejsce na właśnie, żeby ten był pierwszy. Bo właśnie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wytrenować mojego Pidgeotto. Najlepiej by było na 36, bo wtedy mam już włączone latanie, nie? I wtedy to już jest w ogóle bajka. Ale na razie to jest mi niepotrzebne. Znaczy potrzebne, bo w sumie ja bym wam pokazał, ile zostało ominiętych przedmiotów przez was. Bo jest, no, w pierwszych lokacjach dwóch to jest, no... No tam są itemki. Są itemki, mogę tyle powiedzieć.
Feather Dance. Zmniejsza ataku przeciwnika. Nie chcę tego. Poke Heala oczywiście rzucam. Diglecik, cyk. Kolejny. Trochę muszę podekspić, słuchajcie. Trochę muszę podekspić, bo nie będę w stanie później... Znaczy tak, podekspię na razie tylko, żeby wykonać zadanie, nie? Bo tutaj jak widzicie już jednego Course Dirta mi brakuje. A to jest mega farma pieniędzy, to mogę wam od razu powiedzieć. Bo zdobywacie raz bardzo dużo dirta, a dwa, no to tutaj tak naprawdę co chwilę przychodząc, dosłownie co chwilę, możecie tutaj nawet godzinę spędzić jak chcecie i zdobędziecie bardzo dużo pieniędzy. No to tutaj za to dostaje się 4 monety, nie? Za takie jedno. I już możesz sobie w tym momencie włączyć kolejny raz tego questa, bo on jest tak zrobiony, żeby za każdym razem właśnie włączał się ten questior. Dobra, najpierw bym chciał jednak wykonać questa, który to został przygotowany do właśnie tutaj zrobienia już wcześniej. Brakuje nam jeszcze trochę aluminium i żelaza. Także najpierw zrobimy sobie tego questiora. No tutaj na dwie kratki to nie mogę skakać, ale na półtorej to i owszem. Ale zleciałem szybko. Także dzisiaj zrobimy sobie na pewno tego questiora. Poke Heal. Tutaj Wartortle wjeżdża. No i szukamy w takim razie Magnemite'ów, bo tutaj Magnemite'y to są jedyne pokemony, które mogą nam dostarczyć właśnie te przedmioty. Magnetony już nie. Magnetony dają aluminiowe płytki. Także tutaj no już z tym to się nic nie zrobi. Ale takie właśnie sobie Magnemite'iki. Oj, chyba nie wygrasz tego. A nie, wygrałeś, dobra, kozak. No nawet spoko jesteś. Chyba jednak będzie lepiej dla mnie, jak sobie pójdę na ten, na tereny przed. I sobie tam po prostu poszukam. No nie, tu wszędzie są Voltorby, ja nie wiem, gdzie te Magnemite'y się respią. Dobra, to idę tutaj. Bogaż mi tutaj tych Magnemite'ów. Bo tutaj one też się respią. I tutaj się respią na trochę mniejszych levelach. Znaczy tam level to dla mnie najmniejszy problem, nie? Dobra. Kurde, użyłem protekta zamiast ataku. Walter, Walter. I już Paralyze wrzucił mi się, no. No i jak sami widzicie, tutaj już mi poleciały te części. Po prostu robisz tak, że stołu na sobie dajesz w ten sposób. Dajesz jedną część, drugą część i masz pokebola, nie? Ale oczywiście, no... Nie no, wydaje mi się, słuchajcie, że pod tym względem... To jest przypadkiem oczywiście to, co się stało, tak? Z tymi Voltorbami i tymi Ductrio, bo to nie spodziewałem się, że tak może być. Ale no, to jest bardzo dobry zabieg, bo pozwala wam na właśnie... szybsze zdobycie pokeboli, także tutaj jest... No fajnie, fajnie jest to przygotowane. No muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony, że nawet przypadkiem, ale udało się stworzyć bardzo fajny mechanizm na tworzenie piłków, także elegancko. Tutaj oczywiście gryzienie kolejne, 34 poziom. Jak dobrze pójdzie, to ja zaraz Blastoisa będę miał. A Blastoise to już będzie... kozakiem. Elektrod na levelu 19. Kurde, tych Magnemite'ów tutaj mało. Ciężko z nimi. Ten questior akurat jest... Z tych, co spotkałem dotychczas, to ten jest najbardziej czasochłonny, powiem wam tak szczerze. Że z nim to najwięcej problemów było, żeby go wykonać, bo ja tam jak za pierwszym razem próbowałem nagrywać, no to to mi zajęło, no sporo czasu, sporo. No z takie 20 minut dobre, nie? Dobra, tutaj się już poresetowały chyba. Okej, jest Magnemite'or. Cyk. Dobrze, tego aluminium tam leci. Żelazo mam już zebrane.
Nawet dobrze, że tak zrobiłem, wiecie, bo czasami z tym żelazem były problemy. Tutaj widzę, że tak, no... Leci jak chce w sumie. Raz poleci, raz nie poleci. Paraliż się wbił, także już szybko healuje. No, ale teraz... Bo za pierwszym razem jak nagrywałem, to powiem, że latałem cały czas do Pokémon Centrum. Tak mówię, dobra, będę grzeczny, moja mapa, to wiecie, przykład pokażę. A tam chuja z przykładem, słuchajcie. Wy i tak pewnie też zapierdzielacie na tych... na cheatach, bo wy cheatuchy jesteście straszne. Dobra, kolejny Magnemite. Rapid spin, oczywiście, elegancko. I ile mi tutaj już brakuje? Brakuje mi 4 sztabków, no to 4 Magnemite'y. Bo z każdego Magnemite'a jest szansa 100% na to, że poleci. Także no jeszcze 3 Magnemite'y zostały. I już będziemy mieli gotowe zadanie, za które też fajny pieniądz dostaniemy. Shell Smash, ja to zostawiam sobie. To może być ciekawe. To może być bardzo, bardzo ciekawe. Tylko niestety, ale na tej walce pierwszej nie będę mógł tego użyć. Chociaż nie, będę mógł. Bo on będzie chyba i tak szybszy ode mnie. Dobra, mamy wszystko, słuchajcie. Rzuć szkołę, weź kredyt. Wiecie co? Najpierw sobie spróbuję się jeszcze z tym... O Jezu, nie tutaj. Spróbuję się jeszcze z tym trenerem, mając tego Shell Smasha. Bo jestem ciekawy, jak to siądzie. Jak siądzie, to elegancko. Jak nie, no to trudno. Także lecę. Szybko. I tak po drodze, bo tu skręcam w lewo, a tutaj w prawo sobie cisnę i... I ogarniemy, zobaczymy. A może akurat... Może akurat, no. Jeszcze w sumie jak dałbym sobie... Kurde, czekaj. To się może udać, słuchajcie. To się może udać. Robimy tak. Najpierw wjeżdża Jolteon, który od razu używa Sand Attacka. I jest szybszy już. Mój Jolteon. Użyłem 2 razy Sand Attacka. Ja użyłem teraz Shell Smasha, który cyk. Atak szybko wzrósł. Tutaj speed mi też wzrósł. Pist. Pist. Dziękuję. Ale taktykę wymyśliłem. Dobra, no i oczywiście udało się i wybieramy sobie Hitmonlee. I Hitmonlee jest mój, proszę bardzo, sprawdźmy od razu jego statystyki, tutaj bez niczego. Blaze Kicka, mama Revenge'a, dobra. Wiki, Hitmonlee, Moves. Mega Kicka się nauczy, no niestety Double Kicka nie mam Brick Break'a, Close Combat niedługo będzie z takich ataków, High Jump Kick też może niedługo będzie, także no na razie słuchajcie, jest git. Sprawdziłem jeszcze i fałki tego właśnie Pokemona. Jest coś pod atak, trochę ze speedem gorzej, całkiem fajne HP ma. Ale ogólnie to jest, no spoko Pokémon. Plus ma jeszcze Blaze Kicka, nie? Czyli na kolejną salę, czyli na salę trawiastą, to będzie jak znalazł. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, słuchajcie. Także moja taktyka... Ja to jednak jestem mistrzem Pokémon, najlepszym być naprawdę chcę jak nigdy dotąd nikt. Dum, dum, dum. Dobra, to co kolejne, słuchajcie? Kolejne zadanie będzie takie, że muszę polecieć i poekspić sobie troszeczkę. A, czekaj, najpierw trzeba oddać przedmioty. Trzeba schować oczywiście wszystko w magazynku. Proszę bardzo, siema. I dostaliśmy od niego też tam z jakieś, chyba 10 monet dostaje się od niego, coś takiego. Idę pochować rzeczy, zaraz lecimy w dalszą podróż, pełną przygód. Cyk. Miłośnik dobrego grilla. Czekaj, bo w sumie... A, widzisz, już nie mogę, bo brakuje mi jeszcze trochę, okej. To tak, tab 1. Ja odkładam tutaj... Czekaj, to na razie zrobimy tak. Cyk, cyk, cyk. A nieważna jest kolejność w sumie, jaką tutaj weźmiecie. Odkładamy dropy do dropów. Spider Eye jest tutaj, tutaj jest hajs. TM-ki są tutaj, kiełbaskę damy wyżej. Kolejny, tutaj jest oczywiście kolejne health itemy, tutaj mamy dropy. Super.
Ja od razu odłożę sobie tego Damproka do... tutaj do peceta. W sensie w tym miejscu niech będzie. Shellbella sobie zostawiam. No i Hitmon i do podtrenowania zostanie, ale zanim go podtrenujemy, to ja najpierw chciałbym sobie... może podekspić troszkę tego mojego Vaporeona, Wartotla, przepraszam, to chciałem powiedzieć. Aquatail, cyk, oczywiście elegancko. W sumie to ja mogę biegać na nim i rzucać piłki. To tak będzie szybciej. Co prawda będzie mi znikał co chwilę, no ale to już tam mniejsza o to. A wbijemy szybciutko, słuchajcie, tutaj oczywiście 36 level. Będzie już na mnie czekała kolejna fajna walka zaraz. Tak, tutaj nie było żadnego przedmiotu, patrzę jeszcze raz. Dwa przedmioty były ukryte w górze, jeden był tutaj na zewnątrz, to są wszystkie przedmioty. Siema. Nidoran Male leży, Nidorino leży, dziękuję. Tutaj gdzieś będzie jeszcze jeden trener, jest jeszcze jeden trener. Siema. Bellsproutik, cyk, odisz, cyk, dziękuję, 36 level, dum, 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 dum. I mój Wartotl w tym momencie zaczyna mnie przerastać i... zmieniłem się w Blastoisa i Flash Cannon się uczę, uuu, pany. To zamiast Rapid Spina. Elegancko. No i oczywiście na Blastoisie też, znaczy teoretycznie mogę na nim, a praktycznie sami widzicie jak to wygląda, że jestem bardziej w nim niż na nim. O, tutaj jest jeszcze walka. Nikt cię jeszcze nie pokonał, to cyk, patrz gościu jak jesteś rozwalany. Cyk. Elegancko. Dobra, ja czekam na jeszcze jedną ten, jeszcze jedną rzecz, słuchajcie tutaj. Mianowicie, o, to jest jeszcze coś, co chciałem dzisiaj zrobić przed właśnie dalszym rozpoczęciem podróży. Oczywiście Pokehill. No i znowu się spotykamy. Złapałem już 30 różnych Pokemonów i mój skład rośnie w siłę. Zawalczymy. Pokaż, na co cię stać. Ale nie jeden raz. Dobra, słuchajcie. Gloom jest pierwszym Pokemonem. Ja używam Bajta na szybko, który zabiera pół HP. Flinchowany. Jarararararararados. Shell Smash, od razu wjeżdża Shell Smash, bo tutaj będzie mi bardzo potrzebny. Używam Bajta, który go gryzie kuźwa tak w kostkę, że uja pierdziu. Kolejny raz, Graveler, oczywiście Aqua Tail, tutaj go prawie na hita niszczy, Stealth Rocka używa, ale to mu nic nie daje. Tutaj wjeżdża kolejny bajcik i mamy tutaj Pidgeotto, który pada na prawdopodobnie jednego, oczywiście tak się składa tego, Aqua Taila, ten też na Aqua Taila. Jeszcze Jolteon się pojawił, też na Aqua Taila i 15 monet, słuchajcie. 15 monet, także to jest bardzo, bardzo dobre miejsce, w którym możemy też sobie zdobyć hajsy. Jak widzicie, no tutaj to się po prostu, no samo się kręci, no co mogę wam powiedzieć, widzowie, no to się samo kręci, także tutaj nie masz żadnych problemów. Tylko przyjść, ekspić, bawić się i tak o. Super, dobra, to w takim razie Blastoise w ogóle tak potężny Pokemon już jest w moim składzie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, powiem wam szczerze. Jolteon, no niestety nie mogę z tobą jeszcze tutaj podziałać na takie Pokemon. No nie, no kurczę. I zostaje nam ostatnie kilka minut na expienie. To co lubię najbardziej w sumie. O kurde, Sanda tak użyłem. A może Thundershock? O, na przykład, tak by coś pomógł, dobrze. Jeszcze raz Thundershock i 21 level, proszę bardzo, tutaj Drowsy, tyk, cyk, też Thundershock. Dobra, to teraz Takla cię będę bił, nie ma problemu. O, jeszcze Fallen Asleep, jeszcze wszystko mi kurwa zrób. O, już nie jestem w końcu ten, Hipnoza już, no, kurwa, jak mu ta hipnoza wchodzi, nie? 60% szans na hipnozę, przypominam, 60. Only 60. I co? Gówno, kurwa. Chodzi kiedy chce. Jak stary do pokoju po prostu. Ach, nie mam słów, słuchajcie, nie mam słów. Tu mamy Spearowa, cześć Spearow. O kurde, nie trafiłem. Thundershock, elegancko, kolejne tutaj i XP. O, tu jest Doduo. Doduo to są najlepsze do XP-nia, bo one ile dają? 301 XP-aż.
No to jest bardzo duża wartość. Jeżeli chodzi o expa tak za jednego Pokemona, to jest super. Ale te ekansy też tam nie mało dają z tego co widzę chyba. 159, no dobra, to mało. To duo zdecydowanie najlepsze są. 22 level. Spirały tam dają po 100 parę. Ale zawsze coś, nie? I znowu 30 minut i ja nie wiem kiedy, słuchajcie, to mija. Naprawdę, mam nadzieję, że wam równie dobrze mija czas przy oglądaniu tej seryjki, jak mi przy graniu. Bo ja, no powiem wam tak, no. Zrobiłem sobie mapę w końcu do grania. Może taki będę content prowadził, kurwa, że będę sobie mapy tworzył. I sobie będę... O, Sharp Beak. A to zwiększa akurat latające ataki, to jest super. To nawet nie wiedziałem, że coś takiego mi poleci. No to co, no mordy, mordeczki, mordunie, no serdeczne arigato oczywiście za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. I pamiętajcie o tym, że kolejne odcinki są co piątek oraz co niedzielę o godzinie 13, tak jak wszystkie filmy są w sumie o godzinie 13. Ale już przynajmniej wiecie, kiedy będą odcinki z tej seryjki. No. Także to by było na tyle, kacę was widzowie i widzimy się w kolejnym odcinku, no, co piątek i co niedzielę. Teraz jest chyba piąty odcinek nagrywam, także kolejny w niedzielę. Do następnego, trzymajcie się, and you!